Siemanko, z tej strony Elio, Patery Retrofan. Dzisiaj materiał o grze, która kompletnie wyleciała mi z pamięci, o której po tych latach, jak wróciłem do Atari i zacząłem prowadzić ten kanał, totalnie o niej zapomniałem. Nie pamiętałem w ogóle o jej istnieniu, że w nią mega często i mega długo grałem. A przypomniała mi się dopiero wtedy, kiedy kupiłem sobie kartridż z 16 klasycznymi gierkami. Zresztą filmik na temat tego kartridża jest parę filmów wcześniej. Jest to gra Twilight World. Wtedy jak ją dostałem, kupiłem, nie pamiętam, to były czasy, ci co mają tak jak ja 40-41 lat. Pamiętam, że to były czasy VHS-ów, kiedy no, żyliśmy filmami z Rambo, z Commando, z Chuckiem Norrisem i Zaginionym w akcji, no i oczywiście był Indiana Jones. No i tą gierkę jak odpaliłem, widząc wcześniej Indiana Jones, tą pierwszą część, to była z Poszukiwacza Zaginionej Arki, nie, drugą, przepraszam, drugą, czyli Świątynia Zagłady, tak, Temple of Doom, no to jak odpaliłeś taką grę i nagle się okazało, że główny bohater chodzi i też strzela z jakiegoś tam bicza, chodzi się po lochach, no to kurde, 11-12-letni chłopak wczuł się w rolę, że jest Indianem Jonesem i ciupało się w taką gierkę. No i teraz jak odpaliłem tego karta, przypomniała mi się, banan na twarzy się zrobił taki wielki. No i trzeba było odpalić i pograć. Poczekałem momentu, aż tam gdzieś dzieci się czymś zajmą. Moja pani też gdzieś tam pójdzie do sąsiadki czy coś. No i zaraz telewizor, atarynka. No i odpaliłem. Gierka jest po prostu bombowa. Jeżeli ktoś jeszcze w to nie grał, to musi ją zobaczyć. Grafika jest świetna, według mnie grywalność też. Narastający stopień trudności, ilość pojawiających się w trakcie gry przeciwników, różnych utrudnień podczas samego grania, jak jakieś uciekające spod nóg, znikające kładki, jak poruszające się kładki. Rewelacja. I wówczas, w tamtym czasie, to wczucie się w Indiana Jonesa było rewelacyjne, ciupając tą gierkę. Także zapraszam do obejrzenia materiału. Dobra, komp włączony. Pozycja N, Twilight World. Odpalamy gierkę. Jak to z karta błyskawica, załadowane, tylko jeszcze do kompresji musimy poczekać. Pogłośnimy sobie i zaraz zamieniamy się w Indiana Jonesa. Fajne kolorowy początek. No i patrzcie. Także mamy tego naszego gościa. No jest bez kapelusza, wiadomo, no to trzeba sobie to dowyobrazić. No ale mamy jakiś tam bacik taki, którym siekamy w stworki, które chodzą, w te jakieś takie pociski, które w nas strzelają. Generalnie gra polega na tym, żeby dojść do wyjścia. To jest takie miejsce, taki teleport choćby, i po drodze zbierać należy takie diamenciki. Cała filozofia. Wiadomo, pojawiają się przeszkadzajki, które musimy rozwalać. Jedyna taka ważna rzecz w grze, która no jest specyficzna dla tej gry, tak długo jak trzymamy joystick do góry, to tak długo ten gościu nam będzie leciał. Także no nie są to do końca chyba jakieś lochy, bo tutaj z tą grawitacją jest różnie, albo on ma jakieś turboskarpetki, nie wiem, ale jak przyciśniemy i dopóki trzymamy, możemy tym gościem wznosić się, latać hen tam, wiesz, wysoko gdzieś i tyle właściwie, jeżeli chodzi o te takie dziwne rzeczy. No a sama gra, jak widzicie, bardzo pomaga autofire tutaj, jeżeli go sobie przełączymy. Możemy chodzić cały czas włączony autofajerem. Rzucanie czy walenie tym bacikiem nie powoduje, że na przykład bohater się zatrzymie. Mnie to troszkę denerwowało, więc ja włączam go tylko czasami, ale generalnie możemy chodzić i cały czas trzaskać. Poza tymi stworkami, które gdzieś tam chodzą, w nas strzelają, mamy, tak jak widzicie, znikające podłoże. Musimy czasami odczekać, żeby wejść, przejść kawałek, potem poczekać, aż się drugie pojawi lub przeskoczyć, albo wskoczyć na to podłoże w momencie, kiedy ono jest i zdążyć się z niego ewakuować, zanim zniknie. Mamy ogień, który tam gdzieś na dole nas może spopielić, jeżeli na niego spadniemy. Na górze jest pasek energii, który, wiadomo, jak zleci do zera, to, no, to tracimy jedno życie. Tych żyć mamy tam 4 na razie.
i 13 zebranych diamencików już. Życie możemy sobie odnowić, bo co jakiś czas na planszy są takie jakieś kielichy z miskami, czyli sobie coś tam powpierdzielamy i energii trochę nam odnowi. Co ileś też punktów przybywa nam dodatkowe życie, także generalnie gierka nie należy do najtrudniejszych. Moim zdaniem, mimo że później na późniejszych etapach, pokażę wam to zresztą, pojawia się już bardzo dużo przeszkadzajek, tych takich elementów, które zabierają nam życie, które nie są jakieś ciężkie do pokonania, ale zabierają nam dosyć sporo życia, więc no możemy zginąć powiedzmy dosyć szybko, ale na tyle też dużo żyć będziemy zdobywać w trakcie gry, że dla takiego średniego gracza nie jest to zbyt skomplikowane. Mamy drugi level, jak widzieliście, wszedłem w ten teleport. Tutaj kolejna przeszkadzajka nam doszła, czyli wynurzające się tutaj z ognia jakieś takie coś, no, które jak będziemy mieli z tym kontakt, zabiera nam życie. Na razie jeszcze jest bardzo prosto. Gdzieś w internecie znalazłem też mapę do tych poziomów, które tutaj są, ale naprawdę nie ma takiej potrzeby. One są w pewnym sensie takie schematyczne, te mapy, i nie ma większej trudności, żeby gierkę ukończyć. Pogubić się też. Trzeba być naprawdę sierotką, żeby się tutaj pogubić w tej gierce. Tutaj, jak widzieliście, doszła nam już taka kładka, która się porusza. No i najlepszy sposób na ogarnięcie jest to stanąć tak na krawędzi tą postacią, żeby jedna noga była na podłożu, druga w powietrzu, no i wtedy ta kładka nas automatycznie zbiera. O, zebraliśmy teraz jedzonko, picie. Przybyło nam energii. Pojawił się klucz, czyli jeżeli się pojawił klucz, to wiadomo, gdzieś tam jakieś drzwi się pojawią, które trzeba będzie otworzyć. Stworki na razie te same, co były. Aczkolwiek pamiętam, że w późniejszych etapach naprawdę różnorodność tych wszystkich stworków jest spora. Jest ich dużo. I tak teraz, wtedy człowiek się nie zastanawiał nad tym, ale teraz tak po latach to myślę sobie, jak kurde, do cholery ci programiści dawali radę upchać tyle poziomów, tyle grafiki w te marne 64 kB. To jest dla mnie masakra jakaś, totalny szacun dla tych ludzi. No zaraz zobaczymy, gdzie tego kluczyka możemy użyć. Przejdziemy do poziomu trzeciego, bo tam już będzie więcej tych rzeczy, które nam będą uprzykrzać życie. O, tutaj się pojawiają następne, jakieś takie latające. Nie wiem, duszki w kapeluszach. Są one bardzo łatwe do załatwienia. No wiadomo, ich trudność czy obecność na tej planszy polega tylko na tym, żeby w razie trafienia nas czy kontaktu z nami zabrać na tą energię, ale ogólnie kilka strzałów batem i leżą, także spoko. Tak jak wspominałem, ta gra nie jest jakaś tam najtrudniejsza na świecie, tylko potem tych ilość przeszkadzajek w postaci stworków lub tych kładek, jakichś tam lin wysuwających się, czy pamiętam jakieś takie dziwne pieski, które się tam poruszały, których nie można było rozwalić, jest ich tak dużo i czasami są tak gęsto, że po prostu najzwyklej w świecie trzeba bardzo uważać, żeby zaliczyć daną planszę bez straty wszystkich żyć. Zresztą tą teraz zaraz przejdę. Ten kluczyk gdzieś zaraz pewnie będzie do włożenia i tam będzie teleport. I następny level na bank już będzie bardziej skomplikowany i trudniejszy. Natomiast tak jak mówiłem we wstępie, no to ta gierka była mistrzostwem świata. Jak się po 2 godzinach przed telewizorem oglądając Indiana Jonesa i Świątynię Zagłady siadło przed tą gierką, gdzie też były jakieś lochy, też był bacik, no to człowiek był zauroczony. O, mamy drzwi, otwieramy. Proszę bardzo, smoka mamy, ale też padł strasznie szybko. To jest właśnie chyba trochę zrypane, bo według mnie takiego smoka powinniśmy tym bacikiem ciulać trochę dłużej. Dobra, teleport, przechodzimy do następnej planszy. Oczy kota, Cat's Eyes. No to już mamy teraz tak, w inny sposób ruchome te kładki, mamy te takie, nazwijmy to, liny wysuwające się z góry, mamy znikające kładki. No tu wiadomo, trzeba wyczekać momentu, żeby skoczyć, przejść. Jak widzicie, już gęsto się robi z tych latających stworków. O, to są te pieski, o których mówiłem właśnie. Ja to nazywam pieski, to nie wiem, czy to pieska przypomina, jakiś taki mały. Ale tego nie możemy rozwalić, tego się nie da zabić, a kontakt zabiera nam życie. Ale tu jest jeden, więc bez problemu do ogarnięcia. Poczekamy, aż sobie przejdzie.
i przejdziemy. I teraz patrzcie, jak on skacze, ten koleś. Lecimy tak długo, aż trzymamy joystick. Tutaj już mega gęsto, ale jest jedzonko. Dobra, porozwalamy chłopków. To są takie walkery małe jakby. Taka gra na Midze była walker i tam właśnie takim czymś się chodziło i strzelało, to pamiętam, więc dla mnie to będą walkery. Mamy drzwi, ale nie mamy klucza. Tutaj już dwa smoki, jeden ten duszek, dwa latające, trzy latające. Czyli dokładnie tak mówiłem, robi się mega gęsto. I tych przeszkadzajek, o tu jest nowość, takie skracające się, wychodzące liny. Nie no, gierka jest bomba. Jest bombowa. Niektórych miejsc nie da się tak przejść, żeby nam nie zabrało trochę energii, więc zawsze trzeba pilnować, żeby ten pasek na górze chociaż troszkę tej energii miał, żebyśmy tam gdzieś nie padli. Fajne jest to, że zaczynamy też w miejscu, w którym padliśmy, albo dosłownie parę kroków od tego miejsca. Miałem 4 życia, mam 30 tysięcy, czyli wychodzi na to, że co, bo nie przyuważyłem, co 10 tysięcy jest dodawane nowe życie. Więc punkty zdobywamy dosyć szybko. O, niepotrzebnie to biorę. Punkty zdobywamy dosyć szybko i naprawdę trochę uwagi i gierkę się da przejść, albo przynajmniej bardzo daleko dojść. Tutaj przeszkadzajka w postaci plemników. Plemniki sobie skaczące do góry. Tutaj dużo tych pasów. To jest nie do przejścia bez dotknięcia tego. Nie ma. Nie ma opcji. Plemniki się da przejść. Trzeba tylko co do piksela stawać joystickiem. No tutaj dupa, tutaj no widzicie, no trzeba dotknąć, no nie ma opcji. Tutaj to samo, więc jakiś tam zapas życia trzeba mieć, żeby to ruszyć. Na autofajerze przejdziemy sobie tych tutaj. Taki drobny minus, który dla mnie przynajmniej jest, to że te diamenciki mają kolorystykę identyczną jak te ściany i czasami nie zauważałem ich, jak grałem i ileś tam mogłem pominąć. Tu mamy kolejne drzwi, ale dalej nie mamy klucza, także po prostu schodzimy na poziom niżej tych lochów i szukamy dalej. Nie ma też takich momentów w grze, że te latające stworki lub coś innego jest na takim poziomie jakimś, żeby nie można było tego trafić tym bacikiem. Także piesek mnie rozwalił, jeszcze w popiół spadłem. Także wszystko się da się zabić, każdy strzał lecący od nich da się zatrzymać tym bacikiem. Powtórzę się jeszcze raz, ale gierka nie jest za trudna, wystarczy trochę cierpliwości, czasami czekając na jakąś kładkę, czekając na wykonanie ruchu i po prostu napierdzielać fajera albo włączyć autofajer i bez problemu jest gierka do przejścia. O, jak amator się teraz zaślizgłem, ale spoko, jeszcze 3 życia mamy i mamy 35 tysięcy, więc jeszcze też parę punktów i będziemy mieli dodatkowe życie. Tam jesteśmy za wysoce, żeby przejść. Nie wiem, jak te dwa diamenciki zdobyć. Widzicie, energia już schodzi szybciej, jak już jest dużo tych duszków lata. O, mamy kluczyk. Dużo duszków, to, no, to ta energia sama z siebie, jak ich dotkniemy, drugi w nas trafi, na trzeciego spadniemy, to schodzi szybciej. Dobra, teraz możemy cisnąć do jakichś drzwi. Tam widać te drzwi. Spróbujemy pójść w prawo do góry. To są te, których nie można rozwalić, ale można je poprzeskakiwać dosyć spoko. Teraz nasz latający człowiek w górę. Tu już widzimy teleport. Czyli to jest miejsce docelowe tej planszy. 3 życia. Może się uda. Zobaczymy. Tylko chyba musimy iść w lewo, w dół. I potem gdzieś będzie do góry do tego teleportu. Tylko jeżeli były dwa drzwi, już widzieliśmy. Więc teraz kwestia, które najpierw otworzyć. No dobra, ale najpierw musimy chociaż do pierwszych dojść, zobaczyć, czy na przykład za pierwszymi drzwiami nie ma kolejnego klucza. Tak jak to było nieraz w Robbo. No już dwa tylko życia mi zostały. Tutaj gęsto. A, zabierają! Nie, 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 nie! Dupa! Znowu zginąłem. Ale tak to jest, jak się gra jedną ręką. W prawo trzeba tutaj skakać. Dobra, pewnie dalej mi się nie uda dojść, bo ostatnie życie mamy. Więc takie krótkie podsumowanie. Gierka zarypiście wciągająca, mega wciągająca, każdy poziom jest kluczyk, każdy poziom jest na tyle różnorodny, że gierka nie nudzi po prostu. Można naprawdę grać, przysiąść na długie godziny i będąc troszeczkę cierpliwym, troszkę jakieś tam zręczności mając w ręce, jest kupę fajnej zabawy. Grafika, moim zdaniem subiektywnym, jest mega ładna.
No dźwięki takie, no, jak to dźwięki na Atari. No. Muzyczki żadnej nie upchali pewnie, bo już brakło kilobajtów na muzyczkę. Także grywalność, grafika Mistrzostwa Świata, jeżeli ktoś jeszcze nie miał okazji w to grać, to albo ściągać z Atari online i grać przez SEO to SD, albo jeżeli ktoś ma gdzieś na dyskietce na kasecie, to pozycja obowiązkowa według mnie i cieszę się, że kupując ten cartridge z 16 klasykami, przypomniałem sobie o tej gierce i po nagraniu tego materiału siadam i po prostu dla samej przyjemności grania sobie i koniec, koniec żyć. To sobie w nią pogram. Dzięki za obejrzenie. Jeżeli filmik się podobał, łapka w górę, no i oczywiście zapraszam do subskrypcji mojego kanału. Na razie.